kolejnego punktu w punktu J. Projekt zarządu bardzo bym poprosił o... W sprawie wniosku do prezydenta miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej, czyli wieloletniego planu inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy 12 Gronów Pokociem do realizacji w latach 2013-2014. Paragraf pierwszy. Wnioskuje się do prezydenta miasta Krakowa o wprowadzenie do wieloletniej prognozy finansowej oraz wieloletniego planu inwestycyjnego. Zadanie inwestycyjnego pod nazwą przebudowa ulic Świetlińskiej i ulicy Teligi zgodnie z poniższym zestawieniem. Opracowanie dokumentacji przebudowy ulic Świetlińskiej i Teligi wraz z wykonaniem kwota 100 tysięcy złotych. Zadanie powierzone budowaniu przebudowy ulic gminnych wraz z rozświetleniem. To było 2013-2014, realizacja zadań, prace budowlane, 100 tysięcy złotych, zadanie powierzone jak wyżej. Paragraf drugi. Wnioskuje się do prezydenta miasta Krakowa o wprowadzenie do wieloletniej prognozy finansowej oraz wieloletniego planu inwestycyjnego zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa parkingu przy ulicy Ogólnej w Krakowie zgodnie z poniższym zestawieniem. 2013, opracowanie dokumentacji. 20 tysięcy złotych zadań powierzonych budowało gminy wraz z oświetleniem. 2014, realizacja zadania prace budowlane. 100 tysięcy złotych zadanie powierzone jak wyżej. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Podjęcie uchwały ma na celu wprowadzenie do wieloletniej prognozy finansowej oraz wieloletniego planu inwestycyjnego zadania inwestycyjnego w miastach na przekroczeniu realizowanych w cyklu wieloletnich. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Po kolei, jeśli proszę bardzo. Ja chciałam się dowiedzieć, o który odcinek chodzi do Świetlickiej Teligi, bo cała Świetlicka jest długa. Znaczy nie, to chodzi o dokumentację dokładnie od Telimeny w kierunku Prochocimia. Na ten moment już odpowiem, bo to była taka... Nie, dokumentacja... Nie, ale nie w poprzedniej uchwale, to już szczegółowo. Było to na poprzedniej sesji. Na ten moment, znaczy to chodzi tylko o Chodni, żeby też było jasne, że ja pamiętam. Tutaj zapisaj dokładnie. I może przebudowa. Rzeczywiście teraz dokumentacja przebudowa chodnika. Przebudowa chodnika musi być tak. Nie ulic, tylko chodnika, ulicy Świetlińskiej i Teligi wraz z wykonaniem i wszystko pozostaje tutaj bez zmian. Od Telimeny w kierunku ulicy. Bo to nie jest tak, bo mieszkańcy prosili o przebudowę chodnika wzdłuż Świetlińskiej i rzeczywiście od pętli do tego osiedla Czereśniowych Zdrawica i ten chodnik jest tam tragiczny. Ale już odpowiem, proszę Panu, jeżeli my będziemy, znaczy tak, od pętli w kierunku ulicy Barbary, chodnik... Od pętli w kierunku ulicy Mała Ogólna. No to tego... Bo nie, bo Barbary jest już przy pętli. Ja wiem, tylko proszę Państwa, no nie można porównywać ruchu. Nie, już odpowiem. Ruchu przy ulicy od pętli do Małej Góry, kiedy deweloper, no mówmy się, ja wiem, że mieszkańcy Czereśniowego sami. Deweloper tam będzie realizował tą inwestycję między Barbary i ulicą Małą Górą i na nim będzie ciążył obowiązek wykonania chodnika, i to jest stanowisko z Jebitu, bo to już było podnoszone rok temu, od ulicy, od przystanku tramwajowego Aleksandry w kierunku jakby to jest Małej Góry, to będzie deweloper wykonywał. Będzie to robił w przyszłym roku. Bo mówię, że nie, z racji później. Znaczy nie, no on już pozwolenie na budowę ma, więc... Ale jak Aleksandry? W kierunku ulicy, nie, przepraszam, Małej Góry, przepraszam. Od przystanku Aleksandry, mówię, Świetlińska, przepraszam, Od przystanku Świetlińska w kierunku ulicy Mała Góra. Przedostatni przystanek na Nowym Wierzanowie w kierunku ulicy Mała Góra. Na to deweloper będzie no, wykonywał ten park. W jakim zakresie, kiedy to będzie wykonywał, nie umiem powiedzieć. Rzeczywiście mieszkańcy wnioskowali. Natomiast ja powiem tak Państwu, jeżeli rzeczywiście mieszkańcy Czereśniowego Sadu wnioskowali o chodnik, od pętli do tego, no to ja rozumiem, tylko no, zdecydowane te chodniki są w porównywalnym stanie między Telimeny a Jerzmanowskiego, a... Telimeny, wzdłuż też są chodniki. Tak. To natężenie ruchu pieszych jest kilkakrotnie wyższe w ulicy Telimeny Jerzmanowskiego niż Barbary Mała Góra, ten odcinek. No jest kilkakrotnie wyższe i mówię, no, na tamtym ma deweloper to zrobić. Tak. I
chodnika rzeczywiście nie była ta odawa żona. Ale to jest w związku też z... Proszę bardzo, pani... Pani... Tak, to znaczy, bo teraz już jak się wyjaśniła sprawa, tutaj cały czas dyskutujemy, to znaczy rozumiem, że mamy jakieś zapewnienie ze strony tego dewelopera, że... Tak, deweloper zapewnia, że wykona, tak, deweloper ma już nam nałożony obowiązek wykonania, bo będzie czekop robił, ma obowiązek w tych miejscach, które... I ten czekop od tego ciągu ciepłowniczego, byśmy rozmawiali, to jest ten chod i tam, gdzie byśmy nawet dawali sobie warunki, co on musi... Dokładnie, i on to ma ze ścieżką rowerową odtworzyć. No. Dokładnie ma ze ścieżką rowerową. Natomiast kiedy deweloper to zacznie robić, tego nie umiem powiedzieć. To pozwolenie na budowę ma aktualne, jak sprawy mieszkania, gdzie sprzedawca pozostaje w oczywiście Krakowa. A jaki to jest deweloper? Nie pamiętam. Nie pamiętam w tym momencie nazwy. I teraz powiem tak, to zadanie oczywiście jest zrealizowane, to co mówię na poprzedniej sesji w ramach jakiegoś tam porozumienia między dwoma osiedlami, Bieżanowem i Brokocimiem. Już odpowiem, na ten moment, dzięki, żeby też była jasne tutaj na stanowisku, że na ten moment wykonuję to, co mówiłem, tylko odcinek od ulicy Telimeny do Jerzmanowskiego w roku 2013, mam nadzieję, że w 2014. No, to nie trzeba projekt. Bo znaczy już udaję, czemu trzeba projekt, bo projektu nie trzeba było wykonywać. Natomiast chodnik z IKI chce otworzyć w takiej szerokości, w jakiej jest, a tam chodnik jest szeroki na 5-6 metrów, no nie wiem. My ten chodnik chcemy zawęzić do 4 metrów, 1,5 metry ścieżki rowerowej i wyjdzie to zdecydowanie taniej niż następne roboty, przebudowy, cokolwiek. Niż od tego następna rzecz, że mamy zgodnie z zaleceniami skarbnika jak najwięcej zadań inwestycyjnych i wtedy to będzie zadanie inwestycyjne. Te środki oczywiście były w ramach osiedla Nowych Mierzanów, tak samo jak zgodnie z paragrafem drugim. Środki te, które były tam opracowane, są w ramach osiedla na Kotówce, żeby też była jasność. Nie, paragrafy drugi, więc. Ja tutaj przy okazji rozmawiamy też na temat dokumentacji przebudowy dla ulic naszych, to znaczy chodzi pewnie o Telemenie, na przykład tudzież przy Heleny. Czy jest szansa wpisania? Znaczy, bo Heleny pewnie nie ma szans, natomiast powiem tak, z Telemeny. Bo tam jest deweloper. Jest podobna sytuacja z tym samym deweloperem, w związku z tym, że został nałożony na niego obowiązek wykonania prac. Oprócz tego, bo to zostanie nałożony, ten obowiązek, który był został nałożony na jego, w związku z tym, że będzie budował sobie sieć ciepłowniczą do swojego osiedla. I w związku z tym ma otworzyć nowy chodnik, a teraz w związku z tym, że będzie dojeżdżał do dróg, do swoich pojazdów, pojazdy budowy będą dojeżdżać na to mało górą Barbary, ma zrobić do 300 tysięcy, na pewno nie całe 300 tysięcy, według wstępnych ustaleń ma być to ustępne elementy. Według wstępnych ustaleń ma być to ustępne elementy, bo... Znaczy tak, deweloper... Ale nie, to ta pierwsza rzecz nie jest zapisana, natomiast druga rzecz jest, to można powiedzieć, w tym momencie nie zapisana, natomiast deweloper miał odtwarzać ulicę Małą Górę. Znaczy może tak, Małą Górę została odtworzona tylko na odcinku Małą Górę. Małą Górę miał otwarzać na odcinku, który na swojej wysokości. W związku z tym, że zobowiązanie pozostało na terenie gminy, jest to tak, żeby najbliższą z ulic, która jest nam najbliższa w sąsiedztwie, w najgorszym stanie jest ulica Telimeny, bo ulica Barbary może nie jest Błota i Heleny, ale najgorszym stanie jest ulica Telimeny i jest nadzieja, że zrobi tą ulicę Telimeny do kwoty 270 tysięcy. No i tyle. Natomiast kiedy to deweloper będzie robił, ja nie o tym powiedzieć, bo mówię, deweloper mi obiecywał, że... Znaczy tak, byłem kiedyś w rozmowie z panem dyrektorem Lewiczem Petrzelem i mówił, że no, ta inwestycja ruchy na wiosnę tego roku niestety na to zapewnił, może nie ma zbytu na mieszkania. Znaczy podstawowym problemem jest zbyt na mieszkania, nie ma go w tym momencie. Pozwolenie na budowę mantra, to chciałby ruszyć podobno jesień tego roku, tak żeby na wiosnę przyszłego roku to robić. Czy zrealizuje to, tego nie umiem państwu powiedzieć. Proszę bardzo. Ja czy pan Stanisław? Pani Elżbieta. To ja chciałam zapytać, bo pan przewodniczący kiedyś wspominał, że wbrew temu, co się dzieje, piszemy jeszcze raz Lipowskiego. Co z panem Lipowskiego? Znaczy Lipowskiego jest wpisana, Lipowskiego, ale to nie do wieloletniej prognozy finansowej miasta, bo to by pana wieloletnia prognoza finansowa ma uwzględniać tam, gdzie są konieczne projekty.
tam, gdzie są to, tu w tych dokumentacjach, tu mamy tu, gdzie będziemy wykonywać projekty, żeby też była jasność. No ale on, aktualnie jest tamten jeszcze? Tak, projekt jest aktualny także do lipca, czy do... Proszę bardzo, pan tak, bo ja panie pani jestem pierwszy. Ja uważam, że jest skandalem tworzenia polskiego systemu. Jest pismo przecież podpisane przez dyrektora i przez panią... Już państwu odpowiem. Może się... Będzie zlecony projekt plus wykonanie ulicy Lipowskiego, ale tego nie ma nigdzie. Już państwu odpowiem. Tu ulica Lipowskiego. I przede wszystkim panie Zbyszku, zarządzie szanowny. Zadania powierzone są pieniądze wyznaczone przede wszystkim na powstanie ulicy urządowej. I teraz Lipowskiego od 11 lat jest projektowany i jakoś nie można odstąpić. Ja już odpowiem. Jeżeli będzie, już odpowiem. Na ulicy Lipowskiego, już odpowiem. Na ulicy Lipowskiego w tym momencie jest około 300 tysięcy złotych ze środków Rady Dzielnicy Wykonawczej. Te środki są zapisane de facto na uczelni polskiego. Natomiast jeżeli my to piszemy do wieloletniej prognozy finansowej miasta, skarbnik miasta, zgodnie z zarządzeniem prezydenta, zażąda wskazania finansowania na cały przebudowę uczelni polskiego. Możemy to wpisać, te 300 tysięcy na uczelni polskiego w tym roku, w przyszłym roku 200 i to przypuszczalnie będzie rozpisane na 10 lat ta inwestycja, po czym prezydent powie, że nie jest w stanie to zrealizować w ciągu 10 lat według formalnych. Mówię, jeżeli państwo chcecie, naprawdę można tu wpisać ulicę Lipowskiego, natomiast mówię, no, w tym momencie jest to bez zasady, bo ulica Lipowskiego ma zapewnione środki finansowe w wysokości prawie 300 tysięcy. A nie w takim razie ulica Lipowskiego nie może być tutaj w ramach naszych planów wieloletnich planów. Ale nie, to jest to dzielnicy. Ten plan wieloletni to środki dzielnicy. Ten plan to są... Tak, to są środki dzielnicy. To są środki dzielnicy, powierzone na lata 2013-2014. Było 16 tysięcy na Nowym Jeziorze i z tego jest realizowane w tym momencie dokładnie ta ulica Teligi. Na Piotrusku było coś 130-160 tysięcy, 20 tysięcy jest na budowę parkingu w tym roku, 100 tysięcy na przyszły, tak radny. Jest pismo w dzielnicy w sprawie ulicy Lipowskiego podpisane przez panią Mrugalską, które jest skandaliczne. Jest to oszczerstwo w biały dzień. Po prostu projekt jest gotowy, projekt można robić tą inwestycję etapami. I można spokojnie wykonać według tego projektu, który jest zrobiony chodnik. Jak, dlaczego napiszę, że projekt do kosza i będzie zlecony od nowa? To panie Zbyszku trzeba wyjaśnić. No to dlatego mówię, że jeżeli my chcemy w tym momencie dać na dokumentację opracowanie, to prezydent zaraz zarządza na coś, tego nie śmieją. Nie ma w dokumentacji, tylko na realizację. No to na realizację nie mamy. Mamy 300 tysięcy na realizację w tym roku pisamy. Tylko nikt tego nie chce realizować. Jeżeli zarządzamy, piszemy na dokumentację do wieloletniej prognozy finansowej miasta w tym roku na dokumentację 200 tysięcy. W przyszłym 100, to zaraz mi powie, że całość jest 4 miliony i po prostu mamy środki w wysokości 4 miliony. Proszę bardzo, pani. Ja chcę też, panie przewodniczący, przez zrobienie tych 8 miejsc i gminy Ażurowie musi być wprowadzone do wieloletniego planu. No niestety musi być, bo wymaga to projekt. No ale proszę powiedzieć, dlaczego realizacja 8 miejsc jest równa realizacji? Nie odpowiem, znaczy nie, tu jest 200 tysięcy. Znaczy ja powiem tak, znaczy nie, tu będzie więcej miejsc będzie. Znaczy jeszcze raz. Ani nie ma być zrobiona nawierzchnia, my nie jesteśmy w stanie tego zrobić bez swojej agencji. Niestety nie, bo teren jest w zarządzie budynków komunalnych. W zarządzie budynków komunalnych jeszcze musi to przyjąć, musi posiadać dokumentację na to, co chce przyjąć. Chcę uporządkować cały teren, łącznie z wiatrem, takie stanowisko w tym momencie. Inaczej nie podejdą się realizacji wyżywionego zadania. Natomiast powiem tak państwu, te kwoty są to kwoty kosztorysowe z IKIT-u. I jak państwo wiecie, po przetargu na Kozłówku, w którym tu było bardzo dużo dyskusji, że parking miał kosztować 300 tysięcy, to 100 tysięcy, 106 tysięcy. 120. Nie, 106 tysięcy. To są kwoty kosztorysowe, po przetargu tyle wyszło. Ja nie wiem, ile po przetargu. To są kwoty kosztorysowe. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku. Doskonały przykład jest, że tu dajemy, można powiedzieć, 200 tysięcy na odcinek. Państwo nie będą wiedzieć, był robiony odcinek od ulicy Ściegiennek. Nie mówię o pierwszym zadaniu. Zadanie było realizowane pierwsza.
Konrada Wallenroga, dość ciemnego był chodnik robiony, no może to nie był bardzo długi chodnik, ale to chyba 62 czy 4 tysiące, no a tu mówię, no, to mają Państwo porównanie ile ze ścieżką rowerową, tak? No, taki sam, 62 czy 4 tysiące. Natomiast takie są konstrukcje, dzięki rządu, żeby było teraz minimum 80% na konstrukcje jest takie tyle. Czy ktoś z Państwa... No ale nie no, bo te środki odzyskujemy. Ale czas. Jeszcze raz pytanie. Czy ktoś z Państwa... Panie Przewodniczący, a Przewodnicząca da powiedzieć się do końca? Znaczy ja odpowiem tak, na ten moment Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu nie przyjmie do realizacji części ulicy Agatowej. Nie. Znaczy, jeżeli przyjmie, to jest możliwość wykonania go w jednym roku, bo tam jest w ramach pasu drogowego. Z Zikitu, ten, o którym mówiliśmy, odcinku tam od osiedla kierunku kaplicy, jest to w pasie drogowym po tej stronie południowej. Ulica Katowej jest w pasie drogowym, natomiast musi być zgoda dyrektywu. Na początku była jakaś tam zgoda dyrektorów, potem stwierdzono, że nie trzeba przebudowywać całą ulicę, całym chodnikiem. A to wiąże się, no niestety mówię z kosztami, że tu kilku milionów. Dobrze, bardzo bym prosił pojedynczo, proszę Państwa. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, wobec powyższego głosujemy poprawkę tego chodnika. Kto jest za przyjęciem poprawki? Nie wiem. Głosujemy całą uchwałę. Kto jest za przyjęciem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dwie osoby się wstrzymały. Stwierdzam, że rada przyjęła uchwałę. Bardzo bym prosił Państwa o spokój. Przechodzimy do kolejnego punktu.